Ja bym poprosił może pana prezesa Jacka Kaczyńskiego, który jest nie tylko bratem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale również był jego bardzo bliskim politycznym współpracownikiem. Zapytaliśmy go nawet, że to jest jeden polityk tak naprawdę, w dwóch postaciach. Bardzo proszę, może pan prezes powiedziałby coś o działalności prezydenta. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim też chciałem podziękować za to, że w ogóle to spotkanie się odbywa, za to, że przybyli tutaj znakomici prelegenci, bo to, co panowie zrobili, przepraszam, już nie widzę, ale panowie zostali, było naprawdę interesujące, bardzo interesujące, ale jeśli państwo pozwolą, to po prostu kilka uzupełnień. Najpierw taka informacja, mianowicie biografia, naukowa biografia Lecha Kaczyńskiego jest już przygotowywana. Ja nie wiem, czy uda się skończyć na trzecią rocznicę tragedii, ale prace nad tym już trwają. A to jest rzecz bardzo ważna, bo duże ilości książek, które ukazały się po tragedii smoleńskiej, jest ogromna ilość błędów fotograficznych, przy tym mówię tutaj o książkach napisanych przez ludzi na pewno dobrej woli. Ale no, na każdej stronie niemalże można znaleźć jakiś błąd. Ktoś, kto naprawdę tą biografię zna, ja sądzę, że znamy dobrze, te błędy z łatwością tam odnajdują. Mam nadzieję, że za jakiś czas książka, która będzie no, rozmiarami przypominała książkę, znakomitą przypominać książkę Annie Walentynowicz, na Solidarność, że taka książka się ukaże i pozwoli różne sprawy jakby ostatecznie wyjaśnić. Ja najpierw może kilka słów dotyczących tej działalności przed 80 rokiem. Ona nie zaczęła się od wolnych związków zawodowych, zaczęła się od biura interwencyjnego KOL-u. Ja funkcjonowałem w tym biurze i poprosiłem brata współpracy i on jakby stworzył taki mały oddział tego biura w Gdańsku. No, polegało to wszystkie na tym, że po prostu dostawał pewne zlecenia, bo my żołnierze, no tutaj siedzi szef, no, nie ma szefowej. Mówię o Zofii Romaszewskiej. A my, zwykli żołnierze, po prostu dostawaliśmy zlecenia polegające na tym, że gdzieś się jechało, gdzie doszło do jakiegoś przestępstwa, często zabójstwa, pobicia, jakiegoś złamania, drastycznego złamania prawa. Oczywiście to zawsze byli ludzie, którzy jakoś się tam zgłosili, albo skądś dostaliśmy wiadomość o tym, że coś się stało. I tam się jechało, próbowało jakoś tych ludzi przekonać do współpracy z nami. Wiecie, na ogół udawało, chociaż bywały nieporozumienia daleko idące. Pewna pani tutaj chodziła później po Ministerstwie Sprawiedliwości, dopytując się o mnie, bo ja się przedstawiłem. Była przekonana, że to tutaj jakoś władzę. Wiedza o korzeń, no nie była taka zupełnie powszechna. W szczególności w tych środowiskach, do których docieraliśmy, a to były bardzo często środowiska no, hierarchii społecznej położone najniżej. Ja wtedy zobaczyłem no, taki świat, którego przedtem nie widziałem. I to była te wyprawy, te jeżdżenie, szczególnie po północnej Polsce, jak niektóre sprawy pamiętam, to była ta pierwsza działalność, nie licząc już zbierania pieniędzy w okresie pomocy dla ofiar wydarzeń radomskich, ursuskich i troszkę zapomnianych wydarzeń płockich. Wolne związki to było troszkę później, to już był rok 78 i rola mojego brata świętej pamięci niestety w tych związkach polegała przede wszystkim na tym, że byłem nauczycielem, ale nie tylko nauczycielem prawa pracy, to był jego zawód i to było dla tych wolnych związków ważne, ale także nauczycielem historii i takiej ogólnej wiedzy o społeczeństwie. Są
a może już tylko były, bo tam niestety dokonano różnych zniszczeń, prawda? Pojawiły po części spadły z reaktora Kawałesy. Materiały służby bezpieczeństwa, które no, wyraźnie mówią, że tam jest kilka najważniejszych osób i wśród nich wymieniają Lecha Kaczyńskiego. Ale jeszcze raz podkreślam, były oczywiście inne zaangażowania, ale przede wszystkim polegało to na tym, że brat przygotowywał tych ludzi i wśród tych przygotowywanych był także człowiek o nazwisku Lech Wałęsa. To było tak, że pewnego dnia na pokoju, który wynajmował mój brat, nie miał wtedy własnego mieszkania, no, poza tym warszawskim mieszkaniem rodziców, w którym ja mieszkałem, no, wszedł jakiś taki człowiek, który o wygrodzie wszystkim Państwu znany, przyniósł plik swoich listów do dyrekcji stoczni, które no, zawierały mnóstwo różnych no, ostrych sformułowań w języku, no, nazwijmy to ulicznym. Leszek po prostu miał za zadanie zrobić z tego skargi, przetłumaczyć to na skargi zgodne z prawem. I w ten sposób się poznali. I później się znali, te stosunki bywały rzeczywiście różne. Brat tutaj opowiada w tym filmie, no, gdzie niestety pewna wada, którą rzeczywiście miał, znaczy niewyraźnie mówiąc, wychodzi bardzo mocno i być może to nie jest, to nie było do końca wszystko uchwytne, ale to też może Państwa poinformuję, podobna rozmowa została przygotowana do druku, to była rozmowa z panem profesorem Friszkę na podobne tematy. W wielu miejscach to bogatsze i bardziej interesujące została przygotowana do druku więzi. Czy się ukaże, tego nie wiem, ale została przygotowana. To jest znacznie dłuższa rozmowa i ten dużo więcej szczegółów różnych, no naprawdę nieznanych wydarzeń z czasów podziemia i to może nie bardzo dla osób, które no, nie były to wciągnięte, zrozumiały fragmenty tego materiału, byłyby jaśniejsze, bo brat opisuje, to działo się w podziemiu, a tam też działy się różne rzeczy, to nie jest tak, że taki obraz typu sielanka jest obrazem prawdziwym, to nigdy w historii tak nie jest i tak samo nie było oczywiście w podziemiu. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, brat był w stoczni, chociaż ja muszę jasno powiedzieć, brat tego nigdy nie ukrywał, że nie był przestępstwem. Ale był w jego decydującej fazie własną ręką napisał znaczną część porozumień gdańskich. I to jest fakt niewątpliwy, to na pewno doskonale pamięta to Borusewicz. Dlaczego nie był przez cały czas, to też jest skomplikowana sprawa, nie będę jej tutaj opisywał, może nie wszyscy chcieli, żeby był. Proszę pamiętać, że także w wolnych związkach zawodowych była pewna konkurencja. Brat był jedynym człowiekiem w tych związkach, który, pomijając oczywiście robotników, który nie był outsiderem, to znaczy był człowiekiem no, jakąś pozycją, doktoratem, tak dalej, no krótko mówiąc, był w związkach mimo to, że mógł spokojnie, doskonale funkcjonować poza. Człowiek pracujący normalnie inżynierem był także Andrzej Gwiazda, też trzeba dodać, ale no, on już miał tam różnego rodzaju kłopoty z tym brata też z uczelni właśnie wyrzucano w 80 roku, no ale już nie zdołano wyrzucić. Tak. Budziło to różnego rodzaju napięcia, nie ma sensu o tym w tej chwili mówić, ale tak to wtedy wyglądało. To jest pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć. Sprawa druga, która tutaj w skromności była, nie została wypowiedziana. 17 września powstała Solidarna, 17 września 80 roku, to jest zupełnie niepamiętana data, zwykle mówi się 31 sierpnia, 31 sierpnia została wyrażona zgoda na powołanie Wolnych Związków Zawodowych, tak, Solidarność jako jeden związek powstała 17 września po różnych perturbacjach i Leszek odegrał naprawdę bardzo dużą rolę zakulisowej rozgrywce zmierzającej do tego, żeby zneutralizować Wałęsę
i uniemożliwić jego kontratak w momencie, kiedy sala jakby poparła i na zapleczu odbyło się spotkanie, gdzie Wałęsa, no, działający pod wpływem niektórych doradców, był łagodnie mówiąc w najwyższym stopniu rozdzielany. A potem chodziło też o moment, w którym będzie przemawiał Jan Olszewski, bo jego przemówienie było tam decydujące. I chodziło o to, żeby Jan Olszewski przemawiał jako działacz, a nie jako doradca. Wtedy to było ogromnie ważne dla odbioru przez salę takiego przemówienia. Do doradców był pewien sposób. Działacz to innego. Jan Olszewski został umieszczony dzięki bratu, któryś, nie wiem, czy to było na filmie, siedział tam w prezydium, w tej części działaczy. No i jego przemówienie doprowadziło do entuzjazmu sali już później, mimo tej próby kontrataku jakoś tam właśnie rozegranej przez brata, dalej poszło tak, jak wszyscy wiemy, to znaczy solidarność powstała. Szczegóły, bo tam były pewne szczegóły ważne dla tego rozstrzygnięcia, tutaj wdawać się nie będę. I wreszcie jeszcze jedna kwestia tutaj podnoszona. Koncepcja polityki zagranicznej została tutaj przez pana redaktora Warzechę znakomicie opisana, ale ją można opisać też troszeczkę inaczej. To znaczy ten cel podjęcia poważnej rozgrywki w Unii Europejskiej z tymi największymi partnerami i zebrania kapitału był oczywiście ważny. To jest sfera, którą można określić jako pozycja państwa, ale jakby wyżej hierarchii działań są te sfery, które odnoszą się do statusu państwa, no i do jego bezpieczeństwa. I polityka mojego brata odnosiła się do tych wszystkich trzech sfer. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, tarcza, poparcie dla nieakceptowanych społecznie interwencji zewnętrznych, udziału Polski w interwencjach zewnętrznych, to były relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a więc bezpieczeństwo. No tutaj tarcza była szczególnie ważna, bo miała stworzyć pewne nieco mocniejsze niż tylko obecność NATO podstawy tych stosunków. Sprawy energetyczne to też było bezpieczeństwo, to wszystkie inicjatywy, które miały stworzyć alternatywę energetyczną i jednocześnie także no, pewien mechanizm nacisku na Rosję. Proszę pamiętać, że powstanie alternatywnej możliwości dostarczania gazu do Europy w sytuacji, kiedy Rosja w dużej części reeksportuje gaz, a nie eksportuje. To znaczy kupuje go tanio, na przykład od Turkmenii tutaj sprzedaje dużo drożej, no to była rzecz naprawdę bardzo dużej. Jest sprawa statusu. Naprawdę niesłychanie ważna. Polska była przecież krajem no, w istocie no, w statusie protektoratu, w okresie PRL. Elementy tego statusu pozostawały i niestety jeszcze w dalszym ciągu pozostają. A z drugiej strony zaczęliśmy sobie budować status kliencki, bo to nie jest tylko dzieło tego rządu, on to można powiedzieć doprowadził do skrajności, ale to było już dzieło rządów komunistycznych, postkomunistycznych. I chodziło o to, żeby z tego statusu klienckiego wyjść w sposób zdecydowany i uzyskać status podmiotowy. Podmiotu politycznego, który nie jest klientem. Jeżeli chodzi o Rosję, to z jednej strony tu też wchodziła tarcza, ona miała jakby podwójne znaczenie, bo to było ostateczne powiedzenie Rosjanom, to już nie jest wasza strefa strategiczna. To były takie drobne posunięcia, jak budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną, powiedzenie Rosjanom, wasze sprzeciwy co do naszego terytorium się już nie liczą. Ważna sprawa, na pewno w kancelariach dyplomatycznych świata byłaby bardzo dobrze zrozumiana i dlatego zapadła ta decyzja. Ona gospodarczo była też pożyteczna, ale powiedzmy sobie nie pierwszorzędna. Ale to było całkowicie przemyślane. No i wreszcie sprawa pozycji, tutaj właśnie tego zbierania kapitału. Ten kapitał można zbierać na wschodzie, można zbierać na południu. Nie jest to łatwe, to trzeba powiedzieć. Zachód zna zasadę, a szczególnie Niemcy znają zasadę dzielić rzeczy. No i sprawa naprawdę bardzo ważna i bolesna. No tutaj obok mnie siedzi świadek. Ci wszyscy, którzy byli w otoczeniu Lecha Kaczyńskiego, a później rozpętali tą fatalną i
no, wyjątkowo wręcz kłamliwą kampanię, też uczestniczyli w naradach, ja też w nich uczestniczyłem, które ostatecznie określały nasze stanowisko i to, co miało być osiągnięte w czasie rokowań w Brukseli. I chcę Państwu powiedzieć, zostało osiągnięte absolutnie wszystko, co zostało ustalone. Pierwiastek nie tylko był posunięciem czysto taktycznym, on w gruncie rzeczy nam niewiele dawał. On rzeczywiście degradował nieco Niemcy, ale nas na przykład degradował także w stosunku do mniejszych państw europejskich. Krótko mówiąc, to było posunięcie wymyślone dlatego, że kiedyś ktoś już taką propozycję sformułował, a zawsze w Unii Europejskiej lepiej się posługiwać tym, co już było, to jest znane, to szczerze kiedyś to w takiej rodzinie, to jest po pierwsze, a po drugie, no teoretycznie mniejsze państwa europejskie powinny chcieć to poprzeć, ale tylko teoretycznie, ponieważ sam też prowadziłem w tych sprawach rozmowy, wobec tego wiem, że jedyny szef państwa, który mi powiedział, no oczywiście my was nie poprzemy, ale jakbyście to załatwili, to byśmy byli bardzo uratowani, to był kanclerz Austrii. Ale też od razu zastrzegają, żeby tego nie poprzeć. Bo w Unii Europejskiej obowiązują po prostu pewne reguły i my po prostu, my nie byliśmy w stanie działać całkowicie wbrew tym regułom. No to na to musielibyśmy być mocarstwem o sile ekonomicznej Niemiec i sile militarnej, no nie wiem, Anglii, Francji razem wziętej, co najmniej, bo jeszcze znacznie więcej, to wtedy mogliśmy na coś takiego pozwolić. I tutaj realistyczne ujęcie to było uzyskanie kilkunastu, bo proszę pamiętać, że tam uzyskano kilkanaście różnych ustępstw, w tym odsunięcie tej nowej metody głosowania, no na w istocie 10 lat, co w dziejach Unii Europejskiej jest naprawdę dużo i na przykład Anglicy tu. Jako premier znałem ich stanowisko, znałem stanowisko dyplomatów, uznali, że to jest po prostu ad calendas grecas, co tutaj wygrali całkowicie. Nie narzucanie nam w pewnej specyficznej formule prawnej tej karty europejskiej, tak zwane OPAU. Nie chcę tutaj tłumaczyć, na czym to polega. To jest troszeczkę coś innego niż się potocznie sądzi, ale w każdym razie to nas zabezpiecza. Janinę, która była przecież też przemyślaną propozycją zmierzającą do tego, żeby pokazać, że Polska jest w tej szóstce znaczących państw europejskich. Znów nie będę się wdawał w szczegóły, ale no, dla dyplomatów to było i polityków rządzących to było zupełnie oczywiste. I szereg różnych innych ustępstw, niekiedy o bardzo dużym znaczeniu, odnoszących się do obowiązywania prawa europejskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy dalej szli tą drogą, wykorzystywali możliwości konstytucyjne, naprawdę nasza pozycja byłaby w tej chwili nieporównanie lepsza. Dlaczego ci ludzie urządzili tę awanturę? Nie wiem. Wiem, że straszliwie zaszkodzili nie tylko prezydentowi, ale także zaszkodzili Polsce. Leszkowi udało się załatwić jedną rzecz. Wstawić nogę te drzwi, które prowadzą do salonu, które on określa jako telefoniczny. Nie wiem, czy używał w rozmowie z panem Warzeką tej nazwy, ale w stosunku ze mną używał. Znaczy, żeby znaleźć się w tej grupie, która do siebie telefonuje i ustala najważniejsze decyzje. I pozycja nasza po tej rozgrywce, kiedy zdołaliśmy się sami przeciwstawić i w pewnym momencie wszystkim, później uzyskaliśmy dwóch małych sojuszników, ale to było niesłychanie ważne, decydujące. To uniemożliwiło Merkel rozegranie tego poza nami, już miała taki plan. A następnie nawet doprowadziliśmy do tego, że Merkel została odsunięta, bo Sarkozy i Blair się w to zaangażowali, ona pozostała na marginesie. To nas bardzo wysoko podniosło. I gdyby nie ta awantura w Polsce, to być może byśmy się zdołali do tego salonu wcisnąć. A to byłoby niezwykle ważne. Czy to jest możliwe? Tak, proszę Państwa, to jest możliwe. Był taki czas w Unii Europejskiej, że obok Kohla i Mitterranda, którzy no, z natury rzeczy zawsze jako szef powie Francji i Niemiec odgrywali tam największą rolę, tym trzecim
bardzo ważnym człowiekiem. Niektórzy wręcz twierdzą, że należał do filmu w Iraku. To jest do dyskusji, ale na pewno był bardzo ważny. Był Kozorbas, czyli premier Hiszpanii, który też stał na czele państwa, które nie było netto dawcą, tylko biorcą. To znaczy znajdowało się w jakiejś samej sytuacji jak Polska. Wielkość podobna, no potencjał gospodarczy większy niż Polska, ale w tym momencie to nie, są jakieś, nie jest jakaś sytuacja przepaszna. Czyli krótko mówiąc, można się było wcisnąć, no, do trójki to na pewno nie jest, dlatego, bo mnóstwo tak przeciwko temu przemawiało, ale w każdym razie do takiej grupy, mniej więcej 5-6 państw, tym się tam naprawdę liczy. I ta akcja w Warszawie to uniemożliwiła. Czy za tym stały jakieś powiązania, których nie znamy, czy po prostu zwykła głupota i ambicje osobiste, szczególnie jednego młodego człowieka, który się wydawało, że może zostać ministrem spraw zagranicznych, to trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie tak to wtedy było i warto, żeby to tutaj państwu zostało powiedziane. Na szczęście są świadkowie i powtarzam, główni oskarżyciele, a szczególnie główny oskarżyciel był w tym samym pokoju w gabinecie prezydenta i doskonale słyszał, jakie są ustalenia i z jakimi decyzjami prezydent, jakimi zadaniami prezydent jedzie do Brukseli i że te zadania zostały dokładnie wykonane. To tyle. Skądinąd, kiedy brat nie chciał podpisać traktatu, tutaj nie chodzi tylko, panie profesorze, o to, że się trzeba liczyć z najmniejszymi państwami, chodzi jeszcze o coś więcej, że prawo europejskie obowiązuje, że ono nie jest fikcją. Bo proszę pamiętać, w świetle prawa europejskiego po referendum izraelskim tego traktatu po prostu nie było. On już prawnie rzecz biorąc nie istniał. Gdyby mój brat go ratyfikował, to by uznał, że prawo europejskie jest po prostu fikcją, a tak naprawdę decyduje tylko wola tych najsilniejszych. Otóż Polska jest w sytuacji kraju, które prawa europejskiego musi bronić, jak mówię, w prawie podstawowym europejskim, a nie wtórnym, bo ono bywa różne. Wtórne to są te różne rozporządzenia, zarządzenia o kształcie, ogórka i tak dalej, a traktaty to te podstawowe, to jest prawo pierwotne. Otóż bronienie tego prawa i odrzucanie zasady, że w Unii Europejskiej żadne prawo w gruncie rzeczy nie obowiązuje, w tej chwili to zresztą jest, no, prawo, ta zasada, że prawo nie obowiązuje, jest rozgrywana, można powiedzieć, w tej chwili, to jest podstawa naszego interesu narodowego, bo trudno nam z nimi wyjść, to jest opcja zupełnie nierealna w tej chwili. A z drugiej strony, jeżeli mamy tam być, to ta konwencjonalna metoda podejmowania decyzji, no bo prawo europejskie jest podejmowane typu konwencją. Nie mówię tu o konwencji w sensie typu umowy międzynarodowej, to jest konwencja w tym znaczeniu socjologicznym. Otóż odchodzenie od tej konwencji to jest strzelanie sobie już nawet nie w kolano, ale wręcz w głowę i to była główna przesłanka odrzucania tego rozwiązania, chociaż nie była ona zewnętrznie eksponowana, bo ona do szczególnej furii doprowadzała naszych większych partnerów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że tu chodzi o ratyfikację traktatu. Dokładnie, że prezydent nie podpisywał, to premier podpisał traktat. Tak to wyglądało z polskiego prawa. Otóż w polityce obowiązuje zasada odpowiedzialności za skutek. I nie podpisanie, nie ratyfikowanie tego traktatu byłoby tylko, można powiedzieć, przy tych nastrojach, jakie panowały ciągle jeszcze pewnie w dużej mierze panują w Polsce, chociaż na pewno dzisiaj są słabsze niż były wtedy, przy nastrojach proeuropejskich, stanowiłoby no, taką już ostateczną przesłankę do tego, że Platforma Obywatelska przejęłaby po wyborach pełnię władzy, no co stało się, jak wiadomo, w innych okolicznościach, ale wtedy tego nie można było przewidzieć i traktat ten by ratyfikował, ale było też poważne niebezpieczeństwo, że ona go ratyfikuje tak, jak naciskano na to
z Unii Europejskiej bez obawców, bo Czernobyl jest bardzo ważny. Karta Praw Europejskich to jest, można powiedzieć, ideologia europejska i to, że ona w Polsce, nie można powiedzieć, nie chcę się dawać szczegółów prawa międzynarodowego, że ona w Polsce co prawda niby obowiązuje, ale nie może być egzekwowana. Tak jest ten swobody. Otóż to było dla nas naprawdę bardzo ważne. No było też niebezpieczeństwo, że protokół o Janinie zostanie wycofany, bo to też jest możliwe na zasadzie porozumienia międzyrządowego. Wystarczy, że polski rząd nie zaprotestuje, że krótko mówiąc, efekt ostateczny będzie taki, że będzie dużo gorzej niż jest. To po pierwsze. Po drugie, pozwolę sobie z panem się nie zgodzić, że to, co się w tej chwili dzieje i w Unii, no i w polskiej polityce, jest wynikiem traktatu. Traktat praktycznie rzecz biorąc nie obowiązuje. Tak, zaczęły się negocjacje na temat nowe. W sytuacji kryzysu po prostu cały mechanizm prawny został wyłączony, a Polska przeciwko temu nie protestowała, ale to już nie była Polska, w której żył Lech Kaczyński. Krótko mówiąc, to jest ten mechanizm, a nie mechanizm, który był bezpośrednio związany z traktatem. Powstrzymanie traktatu przekraczało nasze możliwości. Okazało się, że nawet próba czekania na wynik wyborów w Anglii byłaby nierealna, bo konserwatyści nie wygrali tych wyborów w sposób bezwzględny. I w związku z tym operacja wycofania przez nich i przez nas była niemożliwa. Socjaldemokraci, z którymi są w tej chwili w koalicji, konserwatyści by na pewno się na to nie zgodzili. Krótko mówiąc, tutaj po prostu nie było żadnego wyjścia. Była mowa o realizmie w polityce. No, realizm nakazał podjęcie takiej decyzji. Inne mogły prowadzić tylko do dużo gorszych skutków. Przecież przyjmując rozumowanie oparte wyłącznie o wartości, w ogóle się nie należało zgadzać na żadną zmianę, tylko że wtedy bez, no nie można mieć co do tego wątpliwości, być może po pewnej przerwie, ale po prostu ten traktat byłby podpisany bez nas, tak jak to sobie planowała pani Merkel. Pani Merkel już wtedy chciała to zrobić. Sprzeciw ze strony prezydenta Adamkusa i prezydenta Krausa, on w tym momencie już jakby przeszedł na naszą stronę, spowodował, że to się stało nieporównanie trudniejsze. Dwaj przywódcy no, tej najcięższej wagi, to znaczy Blair i Sarkozy, doszli do wniosku, że jest świetna okazja, żeby się pokazać i trochę zepchnąć Merkel i w związku z tym podjęli inicjatywę i doszło do tego porozumienia, no, które dało ostateczny kształt. Tak, tak. To była gra z naszego punktu widzenia, można powiedzieć, optymalna. Opłacało się utrzymywać dobre stosunki z Litwą, a w szczególności z prezydentem Adamkusem. Także na takiej zasadzie osobistej. Opłacało się to w stosunku do Czech, jeżeli chodzi o prezydenta Krausa. I opłacało się także, mój brat to umiał robić i tutaj najczęściej między nami dochodziło do pewnych sporów, ale okazało się, że on miał rację. Opłacało się mieć też dobre osobiste stosunki z Sarkozym i z Blairem, a w tym momencie z Sarkozym. Po prostu tak to się opłacało, można było wycisnąć z tej cytryny wszystko, co było do wyciśnięcia. Zostało wyciśnięcie wszystko, powtarzam jeszcze raz. Każda inna polityka prowadziłaby tylko i wyłącznie do pogorszenia naszych sytuacji.